30 tysięcy. Tyle decyzji podejmujemy każdego dnia. To oznacza dwie decyzje na sekundę. Czy pamiętamy je wszystkie? Na pewno nie. Ja pamiętam co najmniej kilka, których nie potrafię wytłumaczyć. Jedna z nich dotyczy moich zwierząt szynszyl. Kupiłem je przez kompletny przypadek, będąc na zakupach w sklepie zoologicznym z moim wspólnikiem, który akurat. Kupował pokarm dla swojego olbrzymiego ślimaka. Nie wiem, co mnie podkusiło. Nie wiem, dlaczego wróciłem do domu z szynszelami. Może po prostu chciałem mieć egzotyczne zwierzęta, tak jak mój wspólnik. A może chciałem uszczęśliwić moją dziewczynę. A może skierowała mnie na tę drogę świetna oferta od fantastycznego sprzedawcy, który do dwóch szynszeli dorzucił klatkę gratis. To, co próbuję Wam powiedzieć, to to, że decyzje mają różne podstawy, ale które z nich są najważniejsze? Jak je wybrać? Jestem absolwentem medycyny i w związku z tym widziałem wielokrotnie moich mentorów, którzy podejmowali najtrudniejsze decyzje, jakie można sobie wyobrazić decyzje dotyczące ludzkiego życia i zdrowia. Chcę przez to powiedzieć, że moim zdaniem najważniejsze decyzje na całym świecie. To decyzje kliniczne. Zainteresowałem się psychologią decyzji, kiedy zaczęliśmy tworzyć inteligentne systemy dotyczące wspomagania decyzji w krwiodawstwie i w krwiolecznictwie. Literatura jest bardzo obszerna, ale chciałbym Wam przytoczyć dzisiaj przykład jednej osoby, Garego Klejna, autorytetu, jeśli chodzi o badanie decyzji podejmowanych przez ekspertów. Człowiek ten stworzył teorię, którą najłatwiej można było przedstawić w postaci góry lodowej. Kojarzycie Góry Lodowej i chociażby Titanica. Góra Góry Lodowej nad powierzchnią morza to część tych przesłanek, które stoją za decyzjami, które znamy. Natomiast część położona poniżej poziomu wody to część przesłanek, których czasami nawet podejmujący decyzje nie znają. Przypomina mi to historię z mojego. Okresu studenckiego, kiedy wychodziłem z zajęć okulistyki i jedna z pań doktor popatrzyła na mnie takim trochę strasznym wzrokiem i powiedziała: Nie podobają mi się pana oczy. Wróciłem do domu, stanąłem przed lustrem i zastanawiałem się, co jest nie tak. Może kolor, kształt powiek. Mama zawsze mówiła, że są ładne. I następnego dnia, kiedy się obudziłem. Okazało się, że mam zlepione powieki przez ropę, swędzą mnie potwornie oczy i w ten sposób pierwszy raz w swoim życiu przeżyłem alergiczne zapalenie spojówek. I wtedy moje oczy też już mi się mniej podobały. Ale to co zrobiła ta pani doktor jest klasykiem w kontekście opisywania teorii podejmowania decyzji. Brzmi ona w następujący sposób. Sytuacja daje sugestie. Sugestia odnajduje informacje zachowane w pamięci. Informacje dają odpowiedź, a intuicja to nic więcej niż akt rozpoznania. Jeśli faktycznie tak jest, to rozumiem już, dlaczego niektórzy lekarze nie chcą zgodzić się na badanie pacjentów bez zobaczenia ich bezpośrednio. Być może unikalne informacje, schowane w sposobie chodzenia pacjenta, w sposobie jego mowy, w tym jak patrzy, są dla lekarzy ukrytymi drzwiami, o których nawet sami nie mają pojęcia, które dają im odpowiedzi służące diagnozie. Ale w dzisiejszych czasach stawianie diagnoz i podejmowanie decyzji klinicznych jest naprawdę trudne dużo trudniejsze niż kiedyś. W poprzednim roku na klinikach Charles Go. zarejestrowano 500 tysięcy badań klinicznych. Oczywiście nie każdy lekarz musi przejrzeć wszystkie wyniki, ale na pewno dużą część z nich. Dodatkowo, w ostatnim dziesięcioleciu, corocznie, mamy dwukrotnie, więcej, dwukrotnie większą liczbę leków, która wchodzi na rynek z unikalnymi mechanizmami działania, z nowymi właściwościami, z nowymi przeciwwskazaniami. To wiedza, którą nowi lekarze muszą cały czas nabywać. Mała ilość lekarzy sprawia, że mają coraz mniej czasu na pacjentów. Intuicyjne decyzje nie są wcale gorsze od tych, które bazują na twardej wiedzy ale coraz trudniej je podejmować. Kiedy wyobraźcie sobie lekarza z 1950 roku i porównacie go do tego, który będzie żył w 2050 roku, jakie będą trzy rzeczy, które będą ich kompletnie różnić? Po pierwsze, jeśli chodzi o ich pracę, na pewno spotkają ten z 2050, na pewno spotka dużo starszych pacjentów. Starzejemy się jako społeczeństwo, a starszy pacjent oznacza też więcej jednostek chorobowych i mniej jednoznaczne przypadki kliniczne. Druga rzecz jest taka, że tych pacjentów lekarz w 2050 roku będzie miał dużo, dużo więcej. Już dzisiaj część lekarzy przyjmuje po 30, nawet do 50 pacjentów dziennie. Jak będzie sytuacja wyglądać w 2050 roku, tego nie wiemy, ale na pewno te 100 lat wcześniej tych pacjentów było zdecydowanie mniej. I wreszcie trzeci punkt. Dane dotyczące tego pacjentów, którzy trafią do szpitala w 2050 roku, będą naprawdę obszerne. Pomyślcie o tym, że każdy z Was ma w tej chwili przy sobie telefon, który zbiera o Was informacje. Część firm już dzisiaj tworzy specjalne systemy, w których zapisywane są dane zdrowotne, które w przyszłości będą mogły pomagać leczyć ludzi, ale coś będzie musiało te dane analizować. I w zasadzie można byłoby powiedzieć, że te decyzje kliniczne, które są tak istotne w, naszym, w, życiu, w życiu nas wszystkich, mogą być wspierane przez systemy wsparcia decyzji oparte na sztucznej inteligencji, która da tę siłę, że dane o pacjencie będą analizowane w sposób szybki i będą dawać lekarzowi proste informacje. Czasami też takie informacje, które będą mówiły o tym, po prostu, jaka jest ta wskazówka, o której wspominałem wcześniej, jaką intuicję powinien przynieść lekarz na dany przypadek. Ale to nie jest takie proste. Na dzień dzisiejszy 75% wszystkich technologii, które są zaaprobowane w Stanach przez FDA, to mm, sztuczna inteligencja służąca do analizy badań obrazowych. A analiza badań obrazowych. Jak pewnie się domyślacie, bardzo różni się od standardowej pracy z pacjentem. Lekarze radiolodzy dużo rzadziej widzą pacjentów. Dlaczego tak się dzieje? Na pewno z jednej strony są przesłanki technologiczne za tym. Dużo łatwiej zebrać zestaw danych do e, nauczenia modelu dotyczącego badań radiologicznych. Ale wydaje mi się, że jest też coś za tym więcej. Kiedy rozmawiałem z medykami, którzy, roz, którzy opowiadali mi o swoich odczuciach dotyczących sztucznej inteligencji. Często wyczuwałem strach, lęk dotyczący tego, że wprowadzenie systemu wsparcia decyzji odbierze im pewną autonomię, sprawi, że coś wymknie się im spod kontroli. Myślę, że to dosyć ciekawe i znamienne w naszej kulturze, która w zasadzie mówi nam bardzo często, że lepszy zastępuje gorszego. Mam wrażenie, że niektórzy ludzie czują, że technologia sprawi, że będą tymi gorszymi, będą musieli zejść całkowicie ze sceny. A tymczasem sztuczna inteligencja jest technologią, która sprawi, że staniemy się naprawdę społeczeństwem egalitarnym. Wszyscy będziemy gorsi od sztucznej inteligencji w bardzo określonych rzeczach. Czy to oznacza, że będziemy w niej gorsi o wszystko, że lekarze nagle stracą, stracą pracę? Cóż, mogę powiedzieć o swoim doświadczeniu w wprowadzaniu sztucznej inteligencji w jednym z regionalnych centrów krwiodawstwa w Polsce. Nasze rozwiązanie działa w taki sposób, że model dostaje historyczne dane na temat przetoczeń, na temat tego, w jaki sposób krew obiega przez właśnie Regionalne Centrum Kwiodarstwa i analizuje te dane po to, żeby dać bardzo konkretne wyniki dla specjalistów, którzy tam pracują i powiedzieć im, ile jednego ze składników krwi należy przygotować w danym dniu. To ważne, bo ten składnik ma tylko pięć nieważności, więc nie można wyprodukować go za dużo, bo będziemy go marnować i nie można wyprodukować go za mało, bo wtedy po prostu zabraknie go dla szpitali. I jest to duży problem w regionalnych centrach i kiedy przyszliśmy z naszym rozwiązaniem, to pokazaliśmy potencjalnym użytkownikom osiem liczb. Osiem liczb, bo osiem grup krwi, czyli po jednej liczbie na każdą grupę krwi. To, co nam powiedzieli, kiedy zobaczyli te wyniki, to no way. Nie chcemy, żeby ktoś decydował za nas. I wtedy pomyślałem, że skoro jednak mają problem, a mówili, że dla nich ten proces podjęcia tej decyzji to jest trochę jak wróżenie ze szklanej kuli, to może moglibyśmy podejść do tego systemu i stworzyć go razem. Pokazaliśmy im, jak działają modele, które stworzyliśmy. Dyskutowaliśmy na temat tego, jakie dają wyniki cząstkowe. Razem z nimi tworzyliśmy cały system w taki sposób, żeby mieli wpływ na to, jak będzie wyglądał. Ostateczna wersja systemu różni się kompletnie od tego, co zaplanowaliśmy. Każdego dnia użytkownicy dostają informację o tym, jak ich decyzja, którą chcą podjąć, jest oceniana przez system. Mogą też sprawdzić sugestie systemu, ale nie muszą za nią podążać. Ten sposób okazał się być właściwy. Wiedziałem to, kiedy dostałem któregoś dnia telefon, często się kontaktowaliśmy, żeby rozmawiać o systemie. I pani Marzena, która była, która jest, można powiedzieć, współtwórcą tego systemu, bo to ona bardzo długo pracowała z nami, żeby tak wyglądał, jak dzisiaj wygląda, Powiedziała mi: Wie pan, ja dzisiaj to się tak z tym systemem nie zgadzam. Siedziałam sobie rano na kawie, przeglądałam te wyniki, właśnie podejmowałem decyzję, on mi dzisiaj coś źle pokazuje, a innego dnia dzwoni i mówi, pokazał coś super. Właśnie o to mi chodziło. Zauważyłem, że po krótkim czasie użytkownicy w tym centrum zaczęli traktować nasz system jak swojego współpracownika. Oczywiście nie rozmawiają z nim jeszcze o rodzinie, ale kto wie, co będzie w przyszłości. Być może to także uda się zrobić. Opowiadam tę historię i chciałbym też dodać do niej istotną informację, o której często zapominamy. W przypadku leczenia zawsze istnieje też sfera dotycząca zaufania. I są badania, które udowadniają, że to, w jaki sposób terapia jest. Skuteczna, zależy nie tylko od tego, czy terapia jest właściwa, oczywiście musi być, żeby było skuteczne, ale także od relacji pomiędzy pacjentem i lekarzem i nie tylko pomiędzy pacjentem i lekarzem, bo też pomiędzy pacjentem i pielęgniarką i innymi zawodami, które opiekują się tym pacjentem. Innymi słowy, tak naprawdę jest jeszcze jeden ważny punkt dotyczący komunikacji, który często pomijamy, a który jest tak prozaicznie ważny jak to, że pacjent musi rozumieć na czym polega jego terapia i musi wiedzieć jak ją stosować u siebie, żeby uzyskać efekty leczenia. Jeden z chyba najsłynniejszych polskich profesorów medycyny, a ten najsłynniejszy dlatego, że jest autorem książki do chorób wewnętrznych, którą wydaje mi się, że zna każdy lekarz w tym kraju, profesor Andrzej Szczeklik, napisał kiedyś w swojej książce, że pacjent... Woła lekarza do pomocy, a lekarz odpowiada mu nie tyle słowem, co swoją postawą. Swoją postawą upewnia go, że razem z pacjentem przejdzie przez to razem. Jeżeli kiedyś rozwiązania sztucznej inteligencji będą w stanie odpowiedzieć na wezwanie głosowe pacjenta w sposób inny niż po prostu prostym językiem, ale za pomocą uczuć. Tak jak to właśnie profesor Szczeklik opisywał, to prawdopodobnie będziemy na etapie, w którym będziemy więcej wiedzieć o sobie, o swojej świadomości, niż o naszych syntetycznych dzieciach. Dopóki jednak to się nie stanie, pozwólcie, że nie będę się ekscytował pytaniem, czy będą nas leczyć roboty. Bo ekscytuje mnie to, czego dowiemy się, próbując odpowiedzieć na to pytanie. Tworzenie innowacyjnych rozwiązań w ochronie zdrowia wykorzystujących sztuczną inteligencję jest magią jako proces. Dziękuję.